Ela? Tak. Gdzie jest twój kask? Słucham? Kask twój gdzie jest? Już ci daję. Są buty. No dobra, to... No czekaj, gdzieś ty musi kryć. No dobra, to się natkniemy w którymś momencie na niego. O, jest. To ci na tym stoku to może w ogóle nie być nikogo. No powiem szczerze, że no naprawdę trudne warunki. Wiesz, że ja rzadko narzekam, ale... Co? Jakiś... No rzadko narzekam. Sugerujesz? Nie, nie. No nie śmiałbym, no co ty. A pomóc ci przy zapinaniu butów, Jola? Nie, ja sobie pozapinam. Uwaga. Powiedz mi, jak ci piknie. Mhm. Już? Nie, już. Rider B connected. Dobrze, jesteśmy połączeni. A pamiętasz, jak byliśmy tu na Sylwestra, jak jeszcze był Orczyk? Ale wtedy to była fajna jazda. Mi się wtedy bardziej podobało niż teraz, bo wtedy no, bo to w ogóle był ludzi ten... nie no, bo tylko był ten Orczyk. No. Nikt nie potrafił jeździć na Orczyk. W ogóle ludzi nie było, tak. Tak. A mogę tam wejść? Jest tam miejsce w środku? Jest. I na prawo bardziej się kieruj. Możemy potańcować wieczorem. No. To co żeśmy ostatnio uczyli się... Sprężyna. To bardzo fajne. No ale pasodoble przed nami cały czas. No pasodoble, tak. To boogie-woogie. Ale ja w ogóle nie wiem, nie wiem czy ja widziałam kiedyś boogie-woogie. Boogie-woogie to jest to coś taki... tam a la twist taki? No coś takiego, coś tam taki prostszy rock'n'roll, coś w tym stylu. Aha. No muzyka jest po prostu no, fantastyczna. Ale inne tańce jakieś nie, takie no wszystko też, można, tak? No bo to jest takie 2-1, to wszystko możesz zatańczyć do tego. Ty wiesz zresztą, że mi muzyka w tańcu nie przeszkadza. No ale liczysz, kochanie. Liczę na ciebie zawsze. Nie, liczysz. Tak, ty no jakaś tam dajemy radę. Wiesz co? Ja nie wiem, o co ci chodzi z tym milczeniem. No jak to? No zanim wystartujesz, zawsze liczysz. No bo trzeba wejść w odpowiednie miejsce, to nie da się no ja wystartować wiem. W dowolnym no, momencie. Będziesz no. jeszcze na mnie teraz krzyczał? No pewnie, że tak. No. Czas do czasu muszę na ciebie pokrzyczeć, bo się rozbestwiasz. No ty chyba żartujesz. Jak na parkiecie próbujesz mnie ustawiać. Nieprawda. Ostatnio na treningu ani słowa nie powiedziałam. Nie. Nawet jednego no. słowa. Nie, śmieszne. Powolutku na tyż, tutaj. Tam buty podopinać, ale to u góry chyba, nie? No, chyba tak, ja też mam skię. To i ta taśma jest, tak? Tak. I w lewo. No, za mocno. Teraz w lewo, ale całymi nartami. Jakby nie skręcaj, aha, tylko. W bok, tak? W bok, tak. Jeszcze? Tak, jeszcze do przodu. I teraz musisz się obrócić w prawo o 90 stopni. Jest barierka, tak? I jeszcze w lewo. Ale tak. I jeszcze do przodu. I w lewo.
Krzysiu, wyszafaj nartę. Dobra. Jola? Jola? Jestem. A kto to spadł? Ja. Jola, co ci się dzieje? Nic, zaraz. Ja mam jedną nartę, jednego kija. A ta taśma idzie teraz, czy nie? To jak ja mam wyjść stąd? Dobra, to co robimy? Zbieramy nartę, tak? Co? Nie, jak ty nie, się czujesz? Wyrywać. Jak ty się czujesz? Spadłam z takiego, wiesz, to chyba staw krzyżowo-biodrowy mi się zablokował. O kurcz. No chodź. Wiesz co, to odpłośmy ci to. No nie, nie, no się, coś mi tam szczeliło, tak sobie, wiesz, do przodu dała. Ale widzę, że ledwo idziesz. Nie, no nie, na tak gdzie inaczej, bo to gorzej jak się stawia stopę, a inaczej jest jak... O, już lepiej trochę. Ja nie wiem, ja ci coś źle powiedziałam chyba. No ale to nieważne w tej chwili, no. To ty jesteś taka dzisiaj mocno zaspana. Lewa. Lewa. Nie, to nie jest zaspana, Krzysiu, prawa. Ona jakoś tak ci zahaczyła i potem wcisnęła się w tą siatkę. No, 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 no. Tak, najpierw to czułem, że mi trzyma, to już było za późno. A ja chciałam cię podnieść, Jolka, żeby cię zrzucić. Takich rzeczy nawet nie rób. No nie utrzymaj, no nie ma siły, to już trzeba delikwenta zostawić. No nie da się. No tak, bo to jeszcze wtedy stoisz, większa szkoda. Stoisz i patrzysz po prostu. I potem ewentualnie zbierasz. I nic ponadto. Tu jest trochę śniegu, gdzie idziemy, a po lewej stronie widać trawę. Tak? No. Zielono? To znaczy przyprószoną, tak. Zieloną. Jakby mąką. Ale to trochę mnie bolą stopy. Ja chyba za cienkie skarpety założyłam, wiesz? Tak? Znaczy ja mam normalnie, standardowo, dwie pary. A ja mam wiosenne. Jedne tylko? No. Nie, ja zawsze ubieram dwie pary. Bo przedtem miałam grube, te w Liwinio miałam normalne, zimowe. I było dobrze. A... No to ja mam drugą parę grubych skarpet. Ja wzięłam grube, no to wzięłam, tylko jakby nie założyłam. No to zawsze ubieram. Ale to pod samym krzesłem też się jedzie, tak? Słucham? Pod samym krzesłem też się jedzie, to tak? To znaczy tu ludzie zjeżdżają. Zjeżdżają. Zimno ci? No. Tak? To znaczy, wiesz co, tak... O, czyli od razu chyba cieplej, co? No, od razu cieplej, tak kochanie. Teraz nóżki powoli zdejmuj. A nie, to ten fałszywy alarm. A jeszcze nie, tak? No jeszcze momencik, bo myślałam, że to już ta stacja górna, a to... Bo tak, jest tak szarawo i... Mhm. No bo słońce się schowało, nie? Tak, tak. No to teraz pół godziny. No co ty? No i tu jest coraz większa mgła, czym wyżej wjeżdżamy.
No, to będziemy mieli porówno. No. Ja ci źle nie życzę oczywiście. No. No teraz, wiesz, przez te trudności mam coraz mniejszą przyjemność jeżdżenia na nartach. I jeszcze, żeby z tobą jeździć, wiesz, widzieć dookoła, co się dzieje, a ten wzrok mi siada, coraz gorzej widzę. No tak to jest w życiu. No ale będziemy próbować. No tak, tak. No jak chcemy coś tam robić dalej, jeździć na nartach, działać to. Wiesz, skoro mnie się udało zacząć jeździć po ślepaku. Tak. No bo przecież przestałem jeździć, nie? No. Miałem 10 lat przerwy i zacząłem jeździć od nowa. No to może tym razem też. Tak się jakoś składa, że zawsze w odpowiednim momencie ktoś się pojawia. Tak, tak. No, mamy paru znajomych, może któryś z nich się zechce z nami pojeździć jeszcze. Nóżki powoli. Dziękuję ci. Jeszcze. Też tobie, kochani, dziękuję. Dobry, na lewo wysiadam, tak? No, nie wiem, na wprost. No ale to nie trzymaj mnie, mówię puść, to puść. Ja nie słyszę, Krzysiu. No ale to wyrywam rękę, nie trzymaj mnie ze szczytu. No, odwróć się teraz lewo. Nie to lewo. Proszę? Tu drugie, prawo. Drugie lewo. Przepraszam. No dobrze, dobrze. Wiesz, że mi się mylą te strony. Do góry, jeszcze do góry. Najpierw skręcamy w prawo. Potem skręcamy w lewo. Prawo. Jest wypłaszczenie. Także leciutko, takim szerokim skrętem w prawo. Potem będzie padaczek. I tu możemy gęściej pojechać troszkę. Jak złożymy narty równolegle, będziemy przejeżdżać pod tym oczykiem, to tak troszkę będzie pod górkę, także wypchnie nas na trasę. Dobrze? To jest płasko na początku, i, tak? Tak. Mhm. I lewa raz, prawa raz, dobra. Lewa raz. Dobra, to na dwa. Na półtora. Na dobra. Półtora. Dobra. Jadę. Dobra. Lewa. Prawa. Jadę. Lewa. Lewa, lewa. Prawa. Oj! Za mocny skręt robisz. Nie słyszałem, wiesz, to coś chyba przerwało. Musimy sprawdzić ten sprzęt. Ojej. Krzysiu, to teraz musisz metr do przodu i skręcić w prawo. Dobra. Potem? I lewa. Jadę. Prawa i lewa. Jadę. Teraz przyjeżdżamy koło armatki. Lewa. Prawa. Lewa. Prawa. Jestem. Lewa. Przytrzymaj lewą. Prawa. Jadę. 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 Ten. Prawa. Lewa. Prawa. Lewa. Prawa. Lewa. Prawa. Jadę. Prawa. Słyszę? I wypłaszczenie. I spokojnie. Lewa, lewa. Prawa? Bela. Tak? Za mną masz jechać. Tak, ale mnie tego krawędź łapałam. Krawędź łapałam. Jadę. Dobra. I
Uwaga, mówię. Ciesiu, uważaj. Ja cię słabo słyszę. Nie słyszę cię. Jola. Rider B connected. Jeszcze szerzej lewa. O, teraz lepiej. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa.